tradycyjny Gaudeamus w tym roku jako pierwsi w Gorzowie usłyszeli studenci Wyższej Szkoły Biznesu. Indeksy odebrało 360 świeżo upieczonych żaków, przed nimi 3 lata na uczelni. Jestem przekonana, że to bardziej nauka będzie niż zabawa. Zabawa owszem będzie, ale nie tak bardzo. Pracuję w budżetówce i akurat potrzebuję nabyć formalnych, konkretnych podstaw ekonomicznych, by móc jakby rozwijać się na moim stanowisku. W związku z tym właśnie dlatego uważam, iż właśnie WSB mi te podstawy, jakby te podwaliny pod zdobywanie doświadczenia zapewni. To 12. inauguracja w historii Wyższej Szkoły Biznesu. Przez ten czas zmianie uległ rynek usług edukacyjnych. Nadchodzące lata mają być trudniejsze ze względu na mniejszą ilość kandydatów na studia. Rektor WSB przyznaje, że tendencję tę widać już w tegorocznym naborze. W naszym przypadku dotyczy to przede wszystkim dziennych studiów stacjonarnych, bo one są płatne. I tutaj z konkurencją uczelni publicznych przegrywamy, bo to nie mają o czym mówić, to jest zrozumiałe. Żeby sprostać wymogom konkurencji, gorzowska uczelnia musiała zmienić swoją strukturę. Wprowadziliśmy duże zmiany organizacyjne, jesteśmy zupełnie nową organizacją, mamy 2 wydziały. Będziemy aplikować z wnioskami o nowe kierunki. W Gorzowie funkcjonują 4 uczelnie wyższe. Naukę pobiera w nich ponad 5 tysięcy studentów. Wokół gorzowskiego szpitala znowu robi się głośno, tym razem w kontekście ewentualnego zwolnienia dyrektor Wandy Szumnej. Do Gorzowa w tej sprawie przyjechała wicemarszałek Elżbieta Polak. Wicemarszałek spotka się z dyrektor placówki, żeby wyjaśnić wszelkie sporne kwestie. Zdaniem Elżbiety Polak dyrektor szpitala posunęła się za daleko, komentując poczynania nowego zarządu jako nagonkę na szpital. Dyrektor pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Zdrowia spotkała się z związkowcami. Sporządziliśmy notatkę. Faktycznie zarzuty są bardzo niepokojące i między innymi dlatego ja zaplanowałam dzisiaj spotkanie z panią dyrektor Szumną, żeby usłyszeć wyjaśnienie, żeby mogła się ustosunkować co do tych zarzutów. Wicemarszałek przypomniała, że szpital ma ciągle 235 milionów długu i pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce w kraju. Wyniki kontroli powinny być znane w ciągu 2 tygodni. Do tego czasu nie będzie żadnych ruchów kadrowych. Nie bez znaczenia dla całej sprawy były zarzuty, jakie postawiła Szpitalna Solidarność dyrekcji placówki. Szpital w Gorzowie jest kontrolowany w tej chwili przez Najwyższą Izbę Kontroli i ABW. Nie są to zlecenia kontroli, nie jest to żadna nagonka. Zarząd województwa zlecił jedną kontrolę dla naszego biura kontroli, ponieważ w ciągu 2 lat prowadzenia nadzoru w tej kadencji nie odbyła się ani jedna kontrola. A przypomnę, że to właśnie zarząd województwa jest organem założycielskim, który nadzoruje pracę samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i to naszym obowiązkiem jest nadzorowanie. Zdaniem związkowców dyrektor Szumna łamie prawo przy zatrudnianiu pracowników i przy procedurach przetargowych. Dlatego zdaniem związkowców powinna zostać odwołana ze stanowiska. Wandę Szumną popierają za to ordynatorzy gorzowskiego szpitala. Ich zdaniem dzięki działaniom obecnej dyrekcji lecznica systematycznie poprawia swoją sytuację. Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję. Świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję. Słowa przysięgi wypowiedziało w piątek 41 nowo przyjętych funkcjonariuszy lubuskiego garnizonu policji. Dołączyli oni do 2,5 tysiąca koleżanek i kolegów, którzy pełnią służbę w naszym regionie. Dzięki poprawie sytuacji gospodarczej w kraju, praca w policji nie jest już tak popularna jak jeszcze kilka lat temu. W lubuskim garnizonie jest jeszcze 100 wakatów. Potrzebujemy policjantów najwięcej w służbie patrolowej i tam tych policjantów nowo przyjętych, tam kierujemy w pierwszej kolejności. No i tam jest takie zapotrzebowanie, żeby było jak najwięcej ludzi na ulicy, jak najwięcej ludzi widocznych. Nowo przyjęci policjanci swoje nominacje odebrali z rąk Leszka Marca, który od kilku tygodni piastuje stanowisko komendanta wojewódzkiego. Młodzi funkcjonariusze zdają sobie sprawę, że zdecydowali się na trudny zawód. Początki na pewno będą ciężkie i trudne, ale z biegiem czasu dam sobie radę. Komendant wojewódzki przestrzegał młodych policjantów, że ich praca nie zawsze spotka się z przychylnym odbiorem społecznym. Wstępując w szeregi policji, byłam świadoma realiów, jakie panują. Wiem, że odznaka w tych czasach, może w ten sposób,
nie robi już dużego wrażenia na ludziach. Wiem, że wiąże się to z jakimś tam niebezpieczeństwem, nawet dla kobiety. Teraz przypuszczam, że funkcjonariusza kobiety też nikt nie uszanuje. Podczas uroczystości uhonorowano również tych, którzy słowa przysięgi złożyli wiele lat temu. Decyzją prezydenta funkcjonariusze z najdłuższym stażem pracy otrzymali medal za długoletnią służbę. Grzybów w tym roku nie brakuje. Nic zatem dziwnego, że ich amatorzy tłumnie odwiedzają podgorzowskie lasy. Wielu na grzybobranie wybiera się samochodami. Parkowane na obrzeżach lasu auta upatrzyło sobie dwóch młodych gorzowian. Wykorzystując nieobecność właścicieli, włamywali się do samochodów i okradali je. Zabierały wszystko to, co znajdowało się w tych autach, a więc telefony komórkowe, odzież, saszetki z dokumentami, pieniądze. Takie przedmioty ich interesowały, a dodatkowo poruszali się skradzionymi samochodami. Ten, którym zostali zatrzymani pod koniec tygodnia, to samochód, który został skradziony z Gorzowa, z osiedla Staszica. Wiemy, że właśnie ta grupa działa w taki sposób. Szajkę policjanci tropili 3 tygodnie. W tym czasie przestępcy okradli kilkanaście aut. Policjanci ujęli ich w piątek po pościgu. Młodzi gorzowianie uciekali przed policją, uciekali kradzionym samochodem Opel. Zostali zatrzymani w okolicach Bolemina i tutaj policjanci doprowadzili do ujęcia tych osób. Przestępcy działali w okolicach drogi krajowej nr 22. Policja czeka na zgłoszenia osób poszkodowanych. 30-letniemu mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 16-latkiem zajmie się sąd rodzinny. 8 rodzin zamieszkujących lokale socjalne przy ulicy Myśliborskiej od 1 października nie ma prądu. Został odcięty, ponieważ mieszkający tu ludzie nie płacili rachunków. Niektórzy zalegają na 48 tysięcy złotych. Zbliża się zima, a prąd jest w tych mieszkaniach jedynym nośnikiem energii. Ludzie żyją w nieogrzewanych lokalach bez ciepłej wody. Sprawą zainteresował się radny Lewicy Roman Bukartyk. Tak nie może być. Nie można pozostawić ludzi tych bez próby rozwiązania i pomocy. Jakie przedsięwzięcia, nie wiem, to nie jest moja sprawa. To jest sprawa administracji i pana prezydenta, ale moją sprawą, sprawą naszego klubu jest nie godzić się z takimi sytuacjami. W najgorszej sytuacji znajdują się rodziny z małymi dziećmi. Jest pewien margines możliwości naszych, żeby tym ludziom pomóc. Między innymi nie mają możliwości gotowania posiłku. Może na jakiś czas do rozwiązania tego, i to już można i trzeba zrobić w dniu dzisiejszym, części tych ludzi dać obiady ciepłe, za które my musimy zapłacić, bo oni nie mają pieniędzy. Leki, pomoc, a generalnie trzeba podjąć próbę rozwiązania problemu. Radni Lewicy zapowiadają, że w tym tygodniu złożą na ręce prezydenta interpelację, w której domagać się będą rozwiązania sprawy. Na placu Grunwaldzkim po raz trzeci zainaugurowano kampanię Pola Nadziei. Pierwszy raz wśród organizatorów zabrakło siostry Michaeli Rak, która wyjechała do Wilna. Jej miejsce zajął dr Jacek Zajączek. Nowy kierownik hospicjum przyznał, że trudno zastąpić osobę taką jak siostra Michaela. Powierzono mi tę misję, postaram się ją wypełnić jak najlepiej. Cóż jeszcze dodać, jest to bardzo trudne zadanie, zupełnie inne niż to, które wykonywałem poprzednio. Jak co roku w sadzeniu cebulek żonkili uczestniczyli przedstawiciele gorzowskiego magistratu. Każdy człowiek zasługuje na to, aby być szczęśliwym. Dlatego też uważamy, że niezależnie od tego, czy gorzowianie są zdrowi, czy chorzy, tworzą jedną społeczność. Społeczność, która powinna być solidarna. I myślę, że te pola nadziei, te kwitnące pola kwitnących żonkil świadczą o tej solidarności. W tym roku cebulki żonkili sadziły dzieci z gorzowskich przedszkoli. Maluchy robiły to z dużym zaangażowaniem. A po co się sadzi te żonkile? Żeby dla hospicjum. Akcja Pola Nadziei cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku udało się sprzedać ponad 16 tysięcy cebulek, więcej niż w latach ubiegłych. Ta akcja to jest taka lawina. Z roku na rok będzie jakby rosła ilość posadzonych cebulek, albo jeszcze inaczej powiem, zakwitłych na wiosnę kwiatów, bo te cebulki mają zaplonować, prawda? Ma tu być pięknie, a my mamy
po prostu mieć świadomość, że robimy to w intencji pamięci o tych, którzy cierpią. Z zasadzonych dzisiaj cebulek na wiosnę wyrosną żółte żonkile. Zysk ze sprzedaży zasili konto hospicjum imienia świętego Kamila. Senator Henryk Maciej Woźniak chce, żeby tego typu komunikatów na Gorzowskim Dworcu było jak najwięcej. To oznaczałoby bowiem więcej połączeń z naszego miasta. Zdaniem senatora są na to szanse. Właśnie rozpoczął się remont nieczynnej linii kolejowej Gorzów-Myślibórz. Wożone będzie tędy kruszywo potrzebne do budowy trasy S3. To pierwszy etap ożywienia tej linii. Drugim są przewozy pasażerskie. W drugim planie będziemy dążyć do przywrócenia stałej komunikacji pasażerskiej z Gorzowa do Myśliborza i tutaj jestem po rozmowie ze starostą Józefem Kruczkowskim, który będzie rozmawiał ze starostą myśliborskim. Takie spotkanie w najbliższym czasie zaplanujemy. To oczywiście nie dokona się z dnia na dzień, ale zakładam, że jesień i zima tego roku to będą niezbędne, to będzie czas na niezbędne prace, by już latem przyszłego roku przymierzyć się do otworzenia tej komunikacji. Henryk Maciej Woźniak uważa również, że lokalne połączenia kolejowe, które kończą się w Gorzowie, powinny zostać przedłużone do Chruścika. To mogłoby być połączenie i dla transportu towarowego do specjalnej zakładu, specjalnej strefy inwestycyjnej i dla pracowników, którzy mogliby dojeżdżać do pracy z Chruścika, ze stacji Chruścik. To jest około 200-300 metrów do zakładów. To wszystko plany. Tymczasem w nowym, przygotowanym rozkładzie jazdy dla naszego województwa na 8 nowych połączeń ani jednego nie ma z Gorzowa. Senator Woźniak uważa to za skandal i zapowiada interwencję w tej sprawie. W Gorzowie trwają obchody Tygodnia Seniora. Uczestniczą w nim organizacje i instytucje opiekujące się osobami starszymi. Jedną z nich jest Dom Pomocy Społecznej nr 2, mieszczący się przy ulicy Walczaka. Mieszka w nim 65 osób. U nas mieszkają osoby starsze, w średnim wieku, ale chore. Z okazji Tygodnia Seniora w DPS-ie otwarto wystawę fotograficzną. Pokazane zdjęcia przybliżają życie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Jak mówią pracownicy, przeciętny dzień tutaj jest niestety smutny. Jest smutny z racji tego, że muszą tutaj mieszkać. Nie jest to najlepsze miejsce do przebywania, ale my staramy się zapewniać im jak najlepsze warunki, jak najwięcej atrakcji. Każdy dzień jest, wydaje mi się, dosyć urozmaicony. Niektórzy mieszkańców wręcz mówią, że za często jakieś imprezy są. Ale po prostu chcemy im pokazać, że mieszkając tutaj mogą się czuć jak w rodzinie wśród bliskich. Tydzień seniora w województwie lubuskim jest obchodzony po raz 10. Osoby niepełnosprawne mogą wiele dokonać i być użyteczne dla społeczeństwa. Trzeba tylko zachęcić je do aktywności i stworzyć odpowiednie warunki. Przekonywali na konferencji przedstawiciele Stowarzyszenia Wolontariat Gorzowski. Na spotkaniu przedstawili realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych Szansa na nowe kwalifikacje przez wolontariat niepełnosprawnych. Projekt to jest między innymi działania typu wolontariackiego, czyli pomaganie osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym przez niepełnosprawnych wolontariuszy przy pomocy fachowo przygotowanego personelu, a także szkolenia, warsztaty, wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowego. Pracujemy z 50 osobami. Na razie jesteśmy w połowie etapu realizacji. Nikt z tego projektu nie odszedł, a 3 osoby, które się zgłosiły do projektu, podjęły już etatową pracę zawodową. Konferencja nie bez przyczyny odbyła się w siedzibie gorzowskiego ZUS-u. Często barierą w podejmowaniu pracy przez osoby niepełnosprawne jest ich obawa przed utratą renty. Jak się okazuje, niepotrzebnie. Pracę można podejmować, nawet jeżeli ktoś ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, to również może podejmować. Prawo, jak i nasze orzecznictwo, tego nie zabrania. W ostatnich latach przez Polskę przetoczyło się wiele kampanii społecznych, akcji zachęcających do traktowania niepełnosprawnych jako pełnoprawnych i pełnowartościowych ludzi. Zdaniem Wiesława Antosza, spoty telewizyjne, plakaty i billboardy to jednak za mało. Osobom niepełnosprawnym brakuje
realnego planu życia, realnego planu działania. W tym, żeby zmienić swoje życie, no potrzebne są pewne etapy i pewne konkrety. Jednym z etapów zmiany życia jest praca zawodowa. Namiastką tej pracy może być wolontariat. Wolontariat to też jest praca. Natomiast praca zawodowa niepełnosprawnych, zwłaszcza pod względem intelektualnym i psychicznym, jest bardzo mało możliwa bez takiego realnego i dobrze przygotowanego wsparcia. Stowarzyszenie Wolontariat Gorzowski chce powołać socjalną spółdzielnię pracy, w której zatrudnione byłyby osoby niepełnosprawne. Projekt ma być dofinansowany ze środków unijnych. Jeżeli uda się załatwić wszystkie formalności na czas, spółdzielnia rozpocznie działalność 1 stycznia 2009 roku. Kąpielisko w Nierzymiu przynajmniej na rok pozostanie w gestii miasta, ale tylko na zasadach dzierżawy. Przypomnijmy, od 10 lat ośrodkiem zarządza gorzowski OSIR. Umowa na dzierżawę kończy się jednak w grudniu tego roku. Prezydent Gorzowa chce, żeby kąpielisko nadal służyło mieszkańcom. Zapowiadano nawet, że miasto wykupi ośrodek, którego atrakcyjność wzrosła po tym, jak Ministerstwo Środowiska zgodziło się na odlesienie tego terenu. To z kolei pozwala rozbudować infrastrukturę wokół jeziora, łącznie z postawieniem tu hoteli. Prezydent Gorzowa w tej sprawie prowadził w ostatnich dniach rozmowy z przedstawicielami Lasów Państwowych. Lasy Państwowe nie przystały na ofertę kupna kąpieliska, ale zgodziły się na dzierżawę. Na początek na rok. Kolejna umowa ma być już na czas nieokreślony. Wkrótce będziemy wiedzieli, jakie jest natężenie ruchu w Gorzowie. 15 października magistrat podpisze umowę z konsorcjum, które to zbada. W skład konsorcjum wchodzą dwie firmy. Jest to firma z Warszawy i firma z Bydgoszczy na badanie natężenia ruchu kołowego na skrzyżowaniach 48 i na 17 przejazdach kolejowych. Firma ma przeprowadzić badania przez 45 dni. Po przeprowadzeniu badania konsorcjum ma wykonać analizę, która pokaże nie tylko, jakie jest natężenie ruchu na gorzowskich ulicach teraz. Dokument zawierać również ma prognozę, jak to natężenie zmieniać się będzie w następnych latach. Te badania są potrzebne po to, żeby Wydział Dróg mógł sobie zaplanować pracę na terenie miasta. Mógł zaplanować takie zmiany w ruchu drogowym, żeby no, był on jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. I oczywiście chodzi też o zaplanowanie inwestycji na drogach naszego miasta. Na badanie miasto wyda 220 tysięcy złotych. W środę gorzowskie GKP w meczu o mistrzostwo pierwszej ligi podejmowało Wisłę Płock. Mecz dla gorzowian zaczął się fatalnie. Goście objęli prowadzenie już w czwartej minucie. Obawiałem się bardzo tutaj o wynik meczu tutaj, mając w pamięci to, że Znicz Pruszków wygrał z Flotą Świnoujście u siebie 4-1, a potem my pojechaliśmy do Floty i tam żeśmy przegrali. Dlatego była tutaj, bo jakby się powtórzyła, sytuacja się powtarzała, prawda? Pojechał Gorzów do Znicza Pruszków, przegrał 4-0. Obawiałem się bardzo tutaj, żeby się nie powtórzyła nasza sytuacja ze Świnoujścia. Jak się okazało, niepotrzebnie. Piłkarze GKP starali się odrobić stratę, ale bramkę ponownie strzelili goście. W 39 minucie na 2-0 podwyższył Maciej Wyszogrodzki. Na przerwę gorzowianie schodzili w jeszcze gorszych nastrojach, bo w 41 minucie czerwoną kartkę otrzymał Michał Sudoł. W samej przerwie odbyła się miła uroczystość, podczas której uhonorowano zawodniczki TKKF Stilon, srebrne medalistki w Mistrzostwach Polski juniorek starszych. Kibice liczyli, że w drugiej połowie zawodnicy GKP powalczą i zniwelują straty. Po przerwie padły co prawda trzy bramki, ale wszystkie dla Wisły. No w końcówce to ja już czekałem, żeby się skończyło, no bo to już był rzeźnie winiątek, mogło się tu skończyć więcej. Nie mogę zrozumieć takiej postawy w obronie moich zawodników, gdzie były mecze, jak to przychodziłem na zero, a w tej chwili to jest co akcja, to jest dramat. No dramat. Moim zdaniem to skompromitowali się sami zawodnicy, skompromitowali mnie i mówię, i klub, choć to są mocne słowa, ale no już ileż mogę na siebie ciągle wszystko przyjmować, bo nie można tak grać. Nie można zapomnieć
w piłkę grać. W spotkaniu z Wisłą nie mogło zagrać kilku dotąd podstawowych graczy GKP. Dobry zespół charakteryzuje właśnie to, że ma dużo zmienników takich, którzy mogą być zaraz gotowi do gry, więc no, nie usprawiedliwiłbym się w ten sposób, że kogoś brakowało. Wykluczeni zawodnicy nie są poprzez kontuzje meczowe, mechaniczne starcia, walkę, tylko poprzez chorobę. No to jest dla mnie dramat. No dramat, że tu profesjonalizmu nie widzę między tutaj chłopakami. No ale mówię, można zachorować, złapać od kogoś, no ale to nie może być notorycznie, że co parę dni ktoś mi choruje, ktoś wypada. No nie kontuzją, bo ja rozumiem kontuzję w meczu, gdzie się walczy, no. Ale mówię, to nie chcę się tu tłumaczyć. W ostatnich dwóch meczach zespół GKP stracił 9 bramek, nie strzelając żadnej. Musimy sobie chyba zresetować głowy, zapomnieć o tych dwóch ostatnich meczach, bo to nie wygląda źle, tylko wygląda już żenująco. Mówię, za 3 dni jest mecz, musimy naprawdę jutro siąść, porozmawiać porządnie, jak naprawdę faceci i jechać do tego pola z wiarą, bo przede wszystkim odblokować głowy, bo piłkę potrafimy grać. Od czwartku gorzowscy kierowcy mają o jeden kłopot mniej. Zakończył się remont skrzyżowania ulic Jagiełły i Chrobrego, który związany był z wymianą części torowiska. Ruch tramwajów został wznowiony we wtorek. Remont jezdni trwał jeden dzień dłużej. Z centrum zniknęły tablice informujące o objazdach. Na poprzednie trasy wrócił autobusy MZK, które przez kilka dni omijały to skrzyżowanie. Jesień w mieście upływa na remontach ulic. Część prac zaczęła się jeszcze latem i powoli zmierza do finału. Tak jest m.in. na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Walczaka, a także na osiedlu Staszica. Tam po zakończeniu prac zmieniona zostanie organizacja ruchu. To nie koniec. W planach jest jeszcze remont na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Czereśniowej i wreszcie długo oczekiwany remont ulicy Sikorskiego. W najbliższych miesiącach zatem utrudnień na gorzowskich drogach nie zabraknie.